Dokładnie 800 lat temu nasz zakonodawca, święty Franciszek z Asyżu, otrzymał na górze Lawernie we włoskiej Toskanii znaki męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, wyryte na Jego ciele, nazywane potocznie stygmatami. Doświadczenie to było owocem mistycznego zjednoczenia Franciszka z Chrystusem ukrzyżowanym, owocem kontemplacji męki Pana i całkowitego oddania się Jemu. Aby trwały i rozwijały się owoce zaszczepione przez przykład świętego Franciszka z Asyżu i przez posługę jego duchowych synów, zgodnie z kanonem 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ustanawiam archidiecezjalne sanktuarium Pana Jezusa cierpiącego ecce homo w kościele ojców Bernardynów pod wezwaniem stygmatów świętego Franciszka z Asyżu w Alverni. Być blisko cierpiącego Chrystusa. To historia waszego klasztoru znajdującego się tutaj w Alverni od początków XVII wieku. Historia ludzi, którzy przybywali zwłaszcza tutaj, by nie tylko wspominać i przeżywać stygmaty świętego Franciszka. To historia ludzi, którzy przybywali tutaj, by od 1686 roku klękać przed niezwykłym wizerunkiem Pana Jezusa cierpiącego, wizerunkiem ecce homo. Nasz współbrat zakonny, ojciec profesor Hieronim Wyczawski, w swoim pomnikowym dziele Klasztory Bernardyńskie w Polsce o klasztorze w Alverni napisał takie zdanie. Klasztor w Alverni uchodził w dawnych czasach zawsze za ubogi. Powiedzieć o którymś klasztorze, jednym z wielu, które wszystkie z założenia powinny być ubogie, że jest ubogi, to znaczy, że naprawdę tutaj braciom się nie przelewało. Ale ten medal ma także drugą stronę. W nomenklaturze franciszkańskiej powiedzieć o jakimś miejscu, że jest ubogie, i to jeszcze ubogie ze względu na Chrystusa, to największy komplement. Dlatego, że w logice świętego Franciszka to, co najbardziej ubogie ze względu na Chrystusa, jest najbardziej bogate duchowo. I wierzę głęboko, że to bogactwo w Alverni było, jest i dzięki temu, co dzisiaj się wydarzyło, będzie także w przyszłości.